Nazywam się Mirosław Gorbacz, jestem przedstawicielem rękodzieła w Karmelu, gdzie głównym fachowcem, mistrzem jest moja małżonka Sylwia Pilucik. My jesteśmy już piątym pokoleniem, który kultywuje tradycję robienia rzeczy z karmelu, z soków, z miodów. To są tradycyjne lizaki z Podlasia. Niektóre przepisy przetrwały w naszej rodzinie, bo to można być w rodzinie, od pięciu pokoleń. Wykorzystujemy soki, wykorzystujemy miody różnego rodzaju, od wielokwiatowych poprzez spadziowy. Kultywujemy też to, że utrzymujemy stare wzornictwo. Oprócz tego dochodzi to, że na chwilę obecną próbujemy pokazywać naszą pracę dzieciom, gdzie w współczesnym świecie, gdzie internet, komputer i inne formy zabawy dla dziecka są ważniejsze, a my pokazujemy to. I jak widzimy, zainteresowanie jest duże, dzieci są kreatywne, dzieci próbują własnoręcznie zrobić coś i daje im to wielką radość, nie tylko bawienie się myszką. Mamy dzisiaj kilka inicjatyw. Prowadzone są warsztaty z karmelu. Dzieci wykonują laski, bałwanki, choinki, mikołaje z karmelu, które same formują. Dodatkowo przy naszym Centrum Kultury jest Mikołaj, który rozdaje cukierki ufundowane przez wójta oraz jabłka ufundowane przez państwa Jówko. Przychodzi tutaj wiele osób. Chętnie dzieci przychodzą, robią sobie zdjęcia ze świętym Mikołajem, bo jest też przygotowana ścianka, przy której można zrobić zdjęcie, które wygląda w miarę profesjonalnie. Także naprawdę wydaje nam się, że jest to fajna inicjatywa, z której skorzysta wiele mieszkańców naszej gminy. Staramy się, żeby już się przygotowywać. Jeszcze dodatkowo natura nam dzisiaj stworzyła śnieg, także mamy wszystko już w komplecie.